witness New York from our point of view. From the World Trade Center Observation Deck, the highest in the city, the highest outdoor deck in the world, you'll fall in love with the New York only flyers used to know. Cross our famous bridges from behind glass or under the sky. Explore three states as the city comes to light. Come, spend a sunset on top of the world and see New York from our point of view. Moi drodzy, witam Was serdecznie i gorąco w dzisiejszym premierowym odcinku naszego cyklu Dawno Temu. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, zachęcam Was gorąco do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, żebyście podzielili się swoimi wrażeniami po tym odcinku, ale także po poprzednich i po następnych odcinkach. Do tego Was zachęcam. Zachęcam Was także do tego, żebyście bacznie obserwowali, czy w momencie, kiedy zbliża się nasza premiera, otrzymujecie powiadomienie o tejże premierze. Moi drodzy, właśnie, dzisiaj zaczęliśmy dosyć nietypowo, ponieważ, jak słusznie zauważyliście, nie zabrałem głosu we wstępie, po którym nastąpiła nasza czołówka. We wstępie dzisiaj obejrzeliśmy fragment reklamy. Fragment reklamy pochodzącej z roku 1983, która prezentowała, no właśnie, perełki architektoniczne nie tylko Nowego Jorku, ale i całych Stanów Zjednoczonych. Mowa bowiem o dwóch bliźniaczych wieżach, które stały się najpierw symbolem geniuszu architektonicznego, a jak pokazała historia, stały się symbolem wielkiej tragedii, zamachów terrorystycznych, które były bardzo mocną iskrą rozpalającą temat tak zwanej wojny z terroryzmem. Dziś bowiem, w dzisiejszym odcinku, poopowiadam troszeczkę o słynnych zamachach z 11 września 2001 roku. Dla niektórych to historia zamierzchła, bowiem większości z Was z pewnością jeszcze nie było wtedy na świecie, ale dla tych, którzy pamiętają ten feralny dzień wrześniowy z 2001 roku, te wspomnienia relacji telewizyjnych pokazujących to, co się działo wtedy w Nowym Jorku, do dnia dzisiejszego wzbudza ta historia z pewnością wiele kontrowersji i emocji. Ale moi drodzy, zacznijmy, jak to w naszych spotkaniach, od początku. World Trade Center, czyli Światowe Centrum Handlu. Był to kompleks składający się z 7 budynków znajdujących się na Dolnym Manhattanie, w Nowym Jorku oczywiście. W tym oczywiście najważniejsze z tych budynków to Twin Towers, czyli bliźniacze wieże górujące nie tylko nad całym kompleksem WTC, ale górujące nad całym Nowym Jorkiem. Co ciekawe, zaprojektowany cały kompleks został przez amerykańskiego architekta japońskiego pochodzenia, Minoru Yamasakiego. Człowiek, który zaprojektował jedne z największych budowli na świecie, mało kto o tym dzisiaj wspomina, sam miał lęk wysokości. A pamiętajmy, że no, na tych wieżach były oczywiście usytuowane, a w zasadzie na jednej z nich był usytuowany taras widokowy, z którego można było sobie pooglądać panoramę Nowego Jorku. O tym zresztą mówiła reklama, którą widzieliśmy już na początku odcinka. Budowa całego kompleksu rozpoczęła się 5 sierpnia 1966 roku, czyli w tym samym czasie, pamiętajmy, mamy rok 1966, kiedy my w Polsce obchodziliśmy milenium chrztu Polski. No, więc widzimy, jaka to różnica pomiędzy światem wschodnim, a światem zachodnim. Tam właśnie zaczynano wtedy budować wieżę World Trade Center i cały kompleks centrum handlu. Na oficjalne otwarcie trzeba było troszeczkę poczekać, ponieważ nastąpiło ono 4 kwietnia roku 1973. W Światowym Centrum Handlu zatrudnionych początkowo było około 25 tysięcy osób. Więc moglibyśmy śmiało stwierdzić, że malutkie miasteczko, nawet nie
takie całkiem malutkie miasteczko, było zatrudnione w WTC. Bliźniacze wieże. Bliźniacze wieże, moi drodzy, były głównymi oczywiście częściami Światowego Centrum Handlu. Przez 2 lata od ukończenia całej budowli były uznawane przez światowych architektów za najwyższe budynki na świecie. Ale tylko i wyłącznie 2 lata dzierżyły w dłoniach swoich architektonicznych to wielkie miano. Moi drodzy, północna wieża całego kompleksu mierzyła do dachu aż 417 metrów, ale na północnej wieży zamontowany był specjalny maszt telewizyjny, który my dzisiaj też kojarzymy, obserwując chociażby zdjęcia czy też nagrania z 2 bliźniaczych wież. I wraz z tym masztem telewizyjnym północna wieża mierzyła 527 metrów. Wyobraźmy sobie, jak wielki to był budynek. Południowa wieża mierzyła metrów 415, oczywiście nie miała na sobie masztu. Każda z wież liczyła 110 pięter, spośród których 8 tworzyło 4 dwupoziomowe piętra techniczne. Tak to zostało przez amerykańskiego architekta zaplanowane i zaprojektowane. Moi drodzy, na kondygnacjach 106 i 107 w wieży World Trade Center numer 1 znajdowała się najbardziej dochodowa restauracja w Stanach Zjednoczonych, Windows of the World, czyli Okna Świata. I istotnie, aby tam się dostać do tej restauracji, należało zdecydowanie wcześniej złożyć rezerwację, ponieważ była to restauracja oblegana. Każdy, kto odwiedzał Nowy Jork, chciał być w tej restauracji, chciał spożywać posiłek, spoglądając na piękną panoramę Wielkiego Jabłka. Moi drodzy, w WTC 2, czyli w wieży numer 2, piętro 107 i dach tejże wieży były przeznaczone z kolei na tarasy widokowe nazwane Top of the World. No i tutaj te tarasy widokowe z pewnością mogą nam się kojarzyć z pewnym amerykańskim filmem, który podejrzewam, że w okolicach Świąt Bożego Narodzenia będzie emitowany przez jedną z polskich stacji telewizyjnych, mianowicie Kevin sam w Nowym Jorku, bowiem w początkowych fragmentach tegoż filmu, gdy Kevin znajduje się w Nowym Jorku, on właśnie udaje się na World Trade Center wieżę numer 2 i tam z tego wielkiego, pięknego tarasu widokowego obserwuje miasto, no, które przysporzy mu wielu ciekawych, ale także i czasami niebezpiecznych przygód. Moi drodzy, obie wieże posiadały 23 windy ekspresowe, 72 windy strefowe oraz 3 windy serwisowe, czyli łącznie bagatela 98 dźwigów. No, wyobraźmy sobie całą tą infrastrukturę, która była wewnątrz 2 bliźniaczych wież. Wieże posiadały także podziemny parking, uwaga, na blisko 2000 pojazdów. W podziemnych skarbcach, ponieważ tam także pod wieżami zostały ulokowane skarbce, przechowywano złoto. Oficjalnie tego złota było 3800 sztabek ważących 12 ton. Wyceniane one były na około 100 milionów dolarów, czyli no, powiedzmy sobie po tamtejszym ówczesnym kursie mniej więcej 375 miliardów polskich złotych. Moi drodzy, koszt budowy całego kompleksu jest dosyć ciekawy, ponieważ był znacznie większy niż wartość złota, które miało być przechowywane w skarbcu pod World Trade Center. Szacuje się, że generalnie koszt budowy w momencie ukończenia miał się zamknąć w bagatela 900 milionach dolarów. No, więc potężne, naprawdę potężne pieniądze. Mniej więcej tak to się szacuje. Oczywiście bierzemy też pod uwagę rok 1973, czyli rok ukończenia budowy 2 wież i całego kompleksu nowojorskiego World Trade Center. Moi drodzy, przejdźmy w naszej opowieści kroczek dalej, ponieważ mamy rok 1993. Też data, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, czyli World Trade Center, czasami zapominana, bowiem to właśnie wtedy dokonano pierwszego zamachu terrorystycznego w Nowym Jorku w kompleksie World Trade Center, a mianowicie miało to miejsce 26 lutego wspomnianego już przeze mnie roku 1993. Pod północną wieżą eksplodowała zaparkowana w podziemnym garażu furgonetka, która była wypełniona niemałym ładunkiem, bowiem mowa tutaj o 700 kg azotanu amonu. W wyniku zamachu zginęło 6 osób i ponad 1000 osób zostało rannych albo też poparzonych.
Więc no, moglibyśmy powiedzieć, że w porównaniu z zamachami, do których teraz właśnie przechodzimy, liczba ofiar śmiertelnych i liczba ofiar rannych zdecydowanie była mniejsza i bardziej, no, bardziej skromna, tak byśmy delikatnie powiedzieli. Oczywiście mówimy to w cudzysłowie. Moi drodzy, 11 września 2001. Mamy poranek. Mamy piękny, słoneczny, wrześniowy poranek. Stacje telewizyjne amerykańskie, które podobnie jak współcześnie polskie, emitują swoje poranne pasma śniadaniowe, emitują reklamy, nagle przerywają. Przerywają reklamy, przerywają swoje pasma, ponieważ zaczyna dziać się w Nowym Jorku coś bardzo niepokojącego. Godzina 7:59. Moi drodzy, lot numer 11 American Airlines, jednej z najbardziej powszechnych i popularnych linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych. Boeing 767 ze zbiornikami pełnymi paliwa, mający na pokładzie 81 pasażerów i 11 członków załogi, startuje z Logan International Airport w Bostonie w kierunku Los Angeles International Airport. Ma do przebycia dosyć potężną trasę z Bostonu do Los Angeles. Przejdźmy zatem dalej w naszej opowieści, bowiem wkrótce po starcie Mohamed Atta, znamy go już teraz i z wizerunku, i z imienia, i nazwiska, wykonuje krótką rozmowę telefoniczną z Marwanem Al-Shehim, lecącym rejsem numer 175. Atta i Alomari, wspólnik z lotu 11, przylecieli wcześniej z Portland International Jetport w Portland w stanie Maine. Więc już zaczyna dziać się powolutku coś niepokojącego. Godzina 8:10, lot 77 American Airlines, Boeing, tym razem 757, z 58 pasażerami na pokładzie i 6 członkami załogi, startuje z lotniska Washington Dulles International Airport w kierunku także Los Angeles. Wydaje się, że typowe starty, typowe jak setki różnych startów i lądowań w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Godzina 8:13, lot 11 zostaje przejęty przez porywaczy jako pierwszy z samolotów. Z nagrania przypisywanego Mohamedowi Atta, o którym już przed chwilą powiedziałem, słychać bardzo wyraźnie: niech nikt się nie rusza, wszystko będzie ok. Jeśli spróbujecie wykonać jakiś ruch, narazicie na niebezpieczeństwo siebie i samolot. Po prostu zachowajcie spokój. Tor lotu zaczyna odbiegać od planowanego w kierunku południowym. Tak właśnie mniej więcej wyglądało to połączenie wieży kontrolnej z terrorystami będącymi na pokładzie samolotu. Godzina 8:14, lot 175 United Airlines, inny całkowicie zatankowany aż po sam korek Boeing 767, wiozący 56 pasażerów oraz 9 członków załogi, startuje z portu lotniczego w Bostonie, również, co ciekawe, w kierunku Los Angeles. Moi drodzy, godzina 8:20, 11 września. Kontrolerzy z centrum lotów w Bostonie uznają, że lot 11 został prawdopodobnie porwany. 5 minut później, o godzinie 8:25, kontrolerzy z centrum lotów w Bostonie ostrzegają inne centra kontroli lotów w sprawie lotu 11, jednak, no właśnie, dowództwo obrony północnoamerykańskiej przestrzeni powietrznej i kosmicznej nie zostaje jeszcze przez tychże kontrolerów powiadomione o tym, że najprawdopodobniej lot 11 został porwany. No, moi drodzy, w tym momencie oczywiście, jeżeli dowództwo obrony przestrzeni powietrznej uzyskałoby od kontrolerów lotów taką informację, z pewnością poderwałoby myśliwce do tego, aby, no właśnie, podleciały do tego porwanego samolotu, zmusiły porywaczy do lądowania, a jeżeli by to nie przyniosło skutku, to do zestrzelenia tegoż samolotu.
Godzina 8 minut 42. Lot 93 United Airlines Boeing 757 startuje z 37 pasażerami i 7 członkami załogi z Newark w stanie New Jersey w kierunku San Francisco. Startuje z 40-minutowym opóźnieniem, które było spowodowane zatłoczonym pasem startowym na tymże lotnisku. Ścieżka lotu początkowo przebiega blisko World Trade Center, jednak no właśnie, zanim ten samolot oddali się od World Trade Center i Nowego Jorku w kierunku zachodnim. Moi drodzy, 8.46, równo 8.46. Oficer dyżurny obrony przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych wydaje rozkaz startu 2 myśliwców F-15 w celu znalezienia porwanego samolotu o symbolu AA-11 kierującego się w stronę Nowego Jorku. Oficer dramatycznie wręcz pyta kontrolerów lotu i sam szuka dokładnego celu misji tego samolotu, gdyż w powietrzu są setki samolotów. Pamiętajmy o siatkach połączeń w Stanach Zjednoczonych. Tych samolotów naprawdę codziennie są setki w powietrzu. No właśnie, porwany samolot, co ciekawe, ma wyłączony transponder, więc tym ciężej jest go na radarach odnaleźć. O godzinie 8.46 lot 11 uderza z prędkością 790 km na godzinę, kosmiczna wręcz prędkość, w północną ścianę północnej wieży World Trade Center, pomiędzy piętrami 93 i 99. Uderzenie to rejestrują 2 prywatne kamery. Odrzutowiec, i to widzimy dokładnie na tych nagraniach, dosłownie wbija się w wieżowiec, rozrywa pokryte gipsem klatki schodowe i rozlewa się w tym momencie paliwo lotnicze, które dostaje się do szybów wind i tym samym już parzy ludzi, którzy przebywają właśnie w pobliżu wind w wieży World Trade Center. Moi drodzy, od godziny 8.46 do godziny 10.29. No właśnie, tutaj dramatyczna sytuacja, ponieważ szacuje się, że przynajmniej 100 osób, tak pierwotne szacunki mówiły, niektóre szacunki mówią, że no nawet 250 osób, głównie w północnej wieży, uwięzionych przez ogień na górnych piętrach, decyduje się na samobójczy krok, decyduje się na skok z tej ogromnej wieży. Nie zostaje podjęta żadna próba ewakuowania osób z powietrza, ponieważ przez wiele lat także ta kwestia była podnoszona. Nie ewakuowano uwięzionych w World Trade Center z powietrza, ponieważ, no właśnie, po pierwsze dym wydobywający się z tych wież był zbyt gęsty, aby tam mogły bezpiecznie podlecieć helikoptery, ale no właśnie, co bardziej frapujące, Nowy Jork, to wielkie miasto, nowoczesne, w tamtym czasie temu miastu brakuje helikopterów wyspecjalizowanych w tak zwanych poziomych akcjach ratunkowych. Nowy Jork po prostu nie miał takiej infrastruktury do tego, aby przeprowadzać tego typu skomplikowane akcje ratownicze. Moi drodzy, około 8.55 urzędnicy w nieuszkodzonej jeszcze południowej wieży World Trade Center stwierdzają, że ich budynek jest bezpieczny i że pracownicy mogą powrócić do swoich biur. Niektórzy nie słyszą tego, inni oczywiście ignorują i ewakuują się. Jeszcze inni gromadzą się w dużych pomieszczeniach, takich jak klub umieszczony na 78 piętrze tejże wieży. Moi kochani, godzina 9, 2 minuty i 57 sekund. Lot 175 uderza z jeszcze większą prędkością niż jego poprzednik. Prędkość oscyluje wokół 950 km na godzinę. Południową wieżę kompleksu World Trade Center, trafia między piętra 78 i 84. Do tej chwili wiele kanałów informacyjnych już relacjonuje na żywo pierwsze uderzenie i to, co dzieje się w Nowym Jorku. Miliony zatem osób na całym świecie oglądają to, co dzieje się w Nowym Jorku. Oglądają także drugie uderzenie w kompleks World Trade Center. O godzinie 9.03 prezydent George W. Bush przyjeżdża do Emma Booker Elementary School w Sarasocie na Florydzie.
w ramach zaplanowanej wcześniej wizyty ma promować politykę edukacyjną rządu amerykańskiego, ma się spotkać z dziećmi w szkole podstawowej. No i Bush, wchodząc na to spotkanie z dziećmi, wie już o tym, że w jedną z wież w Nowym Jorku trafił samolot. Postanawia jednak nie zmieniać swojego planu, nie zmieniać swojego rozkładu zajęć. No, chce po prostu kontynuować spotkanie z dziećmi, myśląc cały czas, że być może najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek, że być może mniejszy samolot typu Cessna przez pomyłkę niedoświadczonego pilota wbił się w wieżę. Moi drodzy, no właśnie, przejdźmy dalej. Jesteśmy na spotkaniu z prezydentem Bushem w szkole podstawowej i o godzinie 9:06. Po krótkim wprowadzeniu prezydent Bush zamierza rozpocząć czytanie lektury dla uczniów szkoły, kiedy to do miejsca, w którym siedzi Bush przed dziećmi, podchodzi bardzo bliski współpracownik prezydenta Busha, czyli szef jego personelu Andrew Card, podchodzi i nachyla się nad prezydentem Bushem i mówi bardzo cichutko do jego ucha: następny samolot uderzył w drugą wieżę. Ameryka jest zaatakowana. No i prezydent Bush, i to widzimy też na archiwalnych nagraniach, decyduje się kontynuować czytanie, jak gdyby nigdy nic się nie stało, nie alarmować uczniów, nie wszczynać paniki, ale po jego twarzy widać bardzo mocno to, jakie wrażenie wywarła na nim ta informacja. 10 minut później, bowiem o godzinie 9:16, Bush opuszcza klasę, w której przebywał od godziny 9:03, przypominam, i szybko przechodzi do innej sali prowadzony przez agentów tajnych służb. Jest tam telefon, telewizor pokazujący relacje z miejsca ataku i kilku czołowych członków jego personelu. Bush zbiera informacje i przygotowuje krótkie notatki. Musi ogarnąć to, co się dzieje właśnie w tym momencie. Godzina 9:37 i 46. Lot 77 American Airlines rozbija się o zachodnie skrzydło Pentagonu, wzniecając gwałtowny pożar. Ten fragment budynku Pentagonu jest świeżo odnowiony i zawiera głównie niezajęte przez ludzi biura. Giną niestety wszystkie 64 osoby, które znajdowały się na pokładzie samolotu, i 125 osób z personelu Pentagonu, które właśnie w tamtym feralnym momencie były w miejscu, w które uderzył porwany przez porywaczy samolot. Godzina 9:45. Przestrzeń powietrzna Stanów Zjednoczonych zostaje zamknięta całkowicie. Żaden cywilny samolot nie może wystartować, a wszystkie samoloty, statki powietrzne, które znajdują się w tym momencie nad ziemią, mają nakaz natychmiastowego lądowania w najbliższym porcie lotniczym. Wszystkie samoloty lecące w stronę Stanów Zjednoczonych są kierowane na zastępcze lotniska do Kanady. Stany Zjednoczone powiedziały kategorycznie, nie przyjmują żadnych połączeń na swoim terytorium. O godzinie 9:45 Biały Dom i Kapitol zostają ewakuowane, zamknięte, bo istniało takie prawdopodobieństwo, że być może kolejny z porwanych samolotów będzie chciał uderzyć albo w Biały Dom, albo w Kapitol. O godzinie 9:58 pasażerowie wszczynają bunt na pokładzie lotu 93, kolejnego porwanego samolotu w tym feralnym wrześniowym dniu. I moi drodzy, no właśnie, pasażerowie lotu 93 to pasażerowie niezwykle bohaterscy, bowiem to ich postawa doprowadziła do tego, że porywacze nie dopięli swego, nie zaatakowali kolejnego miejsca w Stanach Zjednoczonych, wszczęli z nimi walkę. I ta walka doprowadziła do tego, że samolot, że lot 93 rozbił się. Oczywiście wszyscy zginęli na miejscu. Moi drodzy, no właśnie, przejdźmy kroczek dalej, ponieważ o godzinie 9:59 i 400 sekundy na oczach całego świata, który obserwuje z relacji na żywo to, co dzieje się w Nowym Jorku, zawala się południowa wieża World Trade Center, czyli ta, w którą drugi samolot uderzył. Ta pierwsza cały czas stoi. O godzinie 10:30
3. Lot 93 zostaje rozbity, tak jak wspomniałem, przez porywaczy na południowy wschód od Pittsburgha w hrabstwie Somerset. Istnieją opinie, że lot 93 przez porywaczy miał być skierowany na Camp David, na letnią rezydencję prezydenta Stanów Zjednoczonych. Być może porywacze twierdzili, że właśnie tam będzie przebywał George Bush, choć jest to jedna z hipotez dotyczących porwanego lotu 93. O godzinie 10:28:31 zawala się północna wieża World Trade Center. Nie przeżywa nikt powyżej miejsca uderzenia samolotu. Zniszczeniu ulega także pobliski hotel Marriott. Tak to przedstawiało się na nagrywanych wtedy na żywo relacjach filmowych. Godzina 14:49. Podczas konferencji prasowej burmistrz Nowego Jorku, Rudy Giuliani, zostaje poproszony o wstępne oszacowanie liczby ofiar zamachów na World Trade Center. Burmistrz Giuliani odpowiada: więcej niż ktokolwiek z nas jest w stanie znieść. Nie potrafił powiedzieć, ilu ludzi zginęło podczas tych zamachów. Był tak dramatycznie przejęty tym, co działo się w mieście przez niego zarządzanym, i stwierdził, że nikt z nas ówcześnie oglądających te przekazy na żywo nie jest w stanie znieść takiej liczby ofiar śmiertelnych. Moi drodzy, godzina 21. 21, cały czas 11 września, prezydent Bush spotyka się z pełnym składem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a około pół godziny później, czyli mniej więcej w 9:30 wieczorem, spotyka się z mniejszą grupą swoich głównych doradców. No i podczas tego spotkania ci doradcy stwierdzają, że za zamachami najprawdopodobniej stoi organizacja terrorystyczna zwana Al-Kaida, której przywódcą jest Osama bin Laden. Moi drodzy, no właśnie, trzeba wspomnieć o pewnym człowieku, o którym rzadko kiedy się wspomina, bowiem wiemy, kto był pierwszą ofiarą. Pierwszą ofiarą potwierdzoną zamachów z 11 września. Był to ksiądz. Ksiądz Michal Judge, który był kapelanem nowojorskich strażaków. I moi drodzy, on brał udział w pierwszych minutach akcji ratunkowej w wieżach World Trade Center. Jest widoczny na nagraniach z tych wież. Moi drodzy, panują różne opinie. Jedni twierdzili, że Michal Judge został raniony spadającymi odłamkami z wieży. Natomiast jak się później okazało, po latach zmarł na zawał serca podczas tej akcji ratowniczej. Zmarł na zawał serca i to właśnie on jest uznawany za pierwszą oficjalnie uznaną przez władzę ofiarę zamachów z 11 września. No i moi drodzy, ostatecznie ustalono, że łącznie w wyniku 4 zamierzonych katastrof lotniczych, mówiąc wprost, w wyniku zamachów zginęły 2973 osoby, nie licząc 19 porywaczy. Oraz do dnia dzisiejszego 26 osób jest wciąż uznawanych za zaginione. W zamachach na kompleks World Trade Center zginęło 6 Polaków. Bardzo duże straty poniosły także służby miejskie Nowego Jorku, głównie Straż Pożarna, Policja. W trakcie całej akcji ratunkowej śmierć poniosło ponad 300 funkcjonariuszy. Także tych strażaków, którzy z wielkim hartem ducha wbiegali piętro po piętrze do tych wież, aby ratować kogo się da. 29 października 2004 roku arabska telewizja satelitarna Al Jazeera nadała wystąpienie Osamy Bin Ladena, w którym wziął on na siebie odpowiedzialność za zamachy z 11 września i zagroził ich powtórzeniem. Moi drodzy, dzisiaj współcześnie na miejscu dwóch wież i całego kompleksu znajduje się Memorial Museum, które jest specyficznym muzeum pokazującym te dramatyczne wydarzenia z 11 września. I co roku 11 września właśnie w tym miejscu wysyłane jest tak zwane światełko. Światełko zwane Tribute in Light, czyli dwa wielkie słupy światła wypuszczane w niebo tylko po to, aby upamiętnić
tylko i aż po to, aby upamiętnić ofiary poniesione w wyniku tych zamachów. Moi drodzy, oczywiście akcja ratunkowa to także psy. To także psy ratownicze, które przybyły w ilości setek, aby przeszukiwać gruzowisko po dwóch wieżach i całym kompleksie World Trade Center. I ostatnim z psów, który brał udział w akcji ratowniczej, była suczka, Brytania. I ona, moi drodzy, kiedy już dożywała swoich dni, była prowadzona w swoją ostatnią drogę do lecznicy weterynaryjnej, aby tam zostać poddaną eutanazji, to właśnie nowojorscy strażacy i policjanci utworzyli szpaler. Szpaler z dwóch stron jej drogi, oddając jej hołd i salutując temu psiakowi, który poszukiwał jeszcze żyjących i tych niestety zmarłych w gruzowiskach World Trade Center. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. W dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że przynieśliśmy Wam troszeczkę wiedzy na temat zamachów z 11 września, które były niezwykle dramatyczne i były iskrą do kolejnych, jakże ważnych wydarzeń historycznych na całym globie, o których z pewnością w przyszłości też opowiemy. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Zachęcam naturalnie do subskrypcji naszego kanału i przede wszystkim zachęcam do wypatrywania kolejnej premiery z cyklu Dawno Temu.